Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Narysuj wzory elektronowe kreskowe związków chemicznych o podanych nazwach. I w podpunkcie A mamy kwas azotowy, tam występuje wiązanie koordynacyjne. Jeżeli nie rozumiecie wiązań koordynacyjnych, zapraszam Was do innej mojej lekcji na temat wiązań koordynacyjnych. I tutaj mamy wiązanie albo do góry, albo do dołu. Jedno jest podwójne, a drugie możemy to zapisać pojedynczą strzałeczką lub tak. Mamy tutaj wiązanie koordynacyjne. W B również mamy wiązanie koordynacyjne, które jest jeszcze tutaj powiązane z jonem NH4, bo to wodorofosforan amon. Trudniej. Musimy sobie tutaj zapisać wzór sumaryczny, czyli jest to NH4 o wartościowości całe 1. Tu jest dwójka, tu jest wodór i tutaj jest PO4. Dlaczego to ma taki wzór? Otóż wiemy, że PO4 jest z kwasu H3PO4, czyli ma wartościowość równą 3. Tutaj mamy 2 razy 1, czyli 2, a wodór ma wartościowość 1, czyli mamy 2 plus 1 to 3. I wszystko nam się tutaj zgadza. To nam tutaj się wyrzuca naprzód i jest NH4 plus. I tutaj nam wejdą, że tak powiem, 2 elektrony. Tego przykładu akurat nie mam rozrysowanego w wiązaniach koordynacyjnych, więc tutaj powolutku. Wodór łączy się za pomocą jednego elektronu. Z pierwszym tlenem, czyli odbijamy ten elektron, a tlen ma stałą wartościowość wynoszącą 2, czyli jak tu jest jeden elektron, to tu będzie drugi elektron i pierwiastek z nazwy, czyli jest to kwas wodoro, jest to wodorofosforan 5, czyli teraz fosfor, tu odbijamy tą jedynkę. Ale tutaj jeszcze stop. Tlen należy do grupy 16, czyli ma 6 elektronów walencyjnych. Narysowaliśmy 2, to tutaj jeszcze będą dwie pary elektronowe. Możemy sobie to od razu połączyć. Tu pierwsze wiązanie, tu wolne pary elektronowe i do fosforu. Wykorzystaliśmy jeden tlen, będą jeszcze 3, czyli tutaj odbijamy sobie tlen, hop i tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dlaczego? Bo tutaj mamy ten jeden nadprogramowy elektron. Tutaj tak samo. Będziemy mieć tutaj hop, tlen, 6 elektronów. Bierze ten jeden, aby mieć oktet. Ten pobrał jeden, aby mieć oktet. Wzięliśmy 2 elektrony dodatkowe stąd. I wykorzystaliśmy już te 2 dodatkowe elektrony. Więc tutaj, żeby ten tlen, który będziemy mieć tu, do połączenia, abyśmy sobie to dali, hop i hop, to przede wszystkim tak. To jest wodorofosforan 5. Ile mojemu tu wychodzi? Raz, 2, 3, 4. To potrzebujemy jeszcze jednego. To odbijemy sobie na tlenach. Tlen ma 6 elektronów walencyjnych, wykorzystaliśmy 2, no to jeszcze tak. Jak my sobie tutaj zaznaczymy fosfor, na którym nam się tutaj to łączy, to liczymy, że on ma w połączeniu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i połączyłby się z tymi dwoma 9, 10. 10 elektronów. A tak być nie może, bo fosfor dąży do
oktetu, czyli do 8. Dlatego on te dwa elektrony da temu tlenowi, któremu brakuje akurat dwóch, aby osiągnąć oktet elektronowy. To sobie stąd przenosimy. Te dwa elektrony dajemy sobie tutaj, no i łączymy. Raz, dwa, trzy. Ten pobrał dodatkowy elektron i ten w nawias, czyli jest to jon 2 minus, bo ma o 2 elektrony więcej. Ok, to teraz C, tlenek siarki 4 znajdziecie w tamtym filmiku, czyli tutaj jedziemy po prostu rozwiązanie. Tym bardziej, że to jest taki klasyczny przykład wiązania koordynacyjnego. Wszędzie o nim mówią. Hop. I on po prostu odda te dwa elektrony temu tlenowi. Wodorotlenek sodu, to już inaczej. Zapiszmy sobie przede wszystkim ten wodorotlenek. To jest Na, bo najpierw metal, a potem grupa OH. Na ma wartościowość 1, grupa OH ma wartościowość 1. Czyli to będzie Na plus, a to będzie OH minus. Czyli znów tu będziemy mieć jeden nadprogramowy elektron. A dzieje się tak, ponieważ wiemy, że tlen jest w grupie 16, czyli ma 6 elektronów. Wodór łączy się za pomocą jednego elektronu. To mamy tak. I teraz te 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli tu jest ten jeden nadprogramowy elektron, aby wodór miał dublet, czyli dwa elektrony, a w połączeniu tlen miał oktet, czyli 8 elektronów. Tak, tak, tak. To jest ten nadprogramowy elektron. Bierzemy, łączymy. Jest to jon ujemny. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.